Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Innej Historii Kina Polskiego, czyli cyklu, w którym przyglądamy się rodzimej kinematografii z trochę mniej oczywistej perspektywy. Dziś przyjrzymy się jednemu z najdziwniejszych rozdziałów w historii polskiego kina, transformacji ustrojowej, czyli okresowi lat 90. Dowiecie się m.in. o koszmarze robienia filmów dla widza, wielkim wyróżnieniu, jakie spotkało psy oraz czy faktycznie lepiej być piękną i bogatą. Ja mam do pani jedną prośbę. Czy pani pozwoli, że ja się zabawię? Panią, tak, bardzo proszę. Dobrze. Proszę Państwa, 4 czerwca 89 roku skończył się w Polsce komunizm. W tym słynnym zdaniu wygłoszonym przez aktorkę Joannę Szczepkowską słychać było entuzjazm i nadzieję. Uczucia te podzielało całe społeczeństwo, w tym również polscy filmowcy. Niestety, już wkrótce miało się okazać, że wolny rynek będzie dla naszej kinematografii dużo mniej łaskawy niż tak bardzo przecież nielubiani PRL-owscy decydenci. W murach, które pieły się do góry w okresie radosnej twórczości w gospodarce i w poezji, teraz dzieli się środki wolnorynkowej Rzeczypospolitej. Kiedyś musiały się zgadzać hasła i rymy, dzisiaj kasa. Zmiany gospodarcze negatywnie odbiły się na produkcji filmowej niemalże od razu. Spójrzmy na kilka liczb. Jeszcze w 1987 roku powstało 36 pełnometrażowych filmów fabularnych, a zaledwie 4 lata później, w 91, już tylko 24. A w połowie dekady zaledwie 15. Jednak na samym początku przemian jeszcze nikt nie podejrzewał, że zmiana systemu niemal pogrzebie polskie kino. Wręcz przeciwnie, twórcy byli przekonani, że prawa rynku uzdrowią to, co do tej pory hamowało rozwój naszej kinematografii. I rzeczywiście, z początku można było być optymistą. Zespoły filmowe, które już za chwilę miały zostać zamienione w studia, dostały w końcu tak długo oczekiwaną wolność. Mogły same decydować o produkcji. Wreszcie nikt z zewnątrz nie zatwierdzał scenariuszy, nikt nie dopuszczał gotowych filmów do dystrybucji. Cenzura przestała istnieć. Edward Zaiczek pisał, że było to spełnienie marzeń wielu pokoleń filmowców. Do pełni szczęścia brakowało jedynie jakiejś ustawy, która po prostu zmuszałaby widzów do chodzenia na polskie filmy. Sztuka jest oszustwem. Ja jako widz bardzo chętnie dam się oszukać, ale przecież to jest jakieś nudziarstwo. Proszę bardzo. Ja wam przywiozłem kawałek filmu. Woody Allen, amerykański reżyser, kilka Oscarów, wybitny intelekt, wyobraźnia, to jest coś! To jest coś! A to ma coś wspólnego z naszym filmem jakoś? No właśnie, widownia. Z dzisiejszej perspektywy brzmi to zupełnie niedorzecznie, ale w PRL-u często widz praktycznie nikomu do niczego nie był potrzebny. Potencjalna popularność i ewentualne zyski nie wpływały na decyzję o kierowaniu scenariusza do produkcji. Aż tu nagle, w jedną chwilę, zmieniło się wszystko. Czego? Okazało się, że to właśnie ten, do tej pory najmniej istotny element układanki, nagle zaczął dyktować warunki, bo to przecież widz przynosi pieniądze, niezbędne do przetrwania w nowych okolicznościach. Oczywiście muszę znaleźć dla siebie odpowiedź, po co to robię i dla kogo to robię. Może trafię do tej młodej widowni. Myślę, że może trafię przede wszystkim przez mojego bohatera. Dlatego polscy filmowcy decydowali się na, szokujące deklaracje. Jak na przykład Jan Kidawa-Błoński, który miał powiedzieć, uwaga, jestem za tym, byśmy kręcili filmy dla widzów. Przyznajcie sami, prawdziwy horror dla filmowca. Są filmy, których oglądanie może być aktem bolesnym, ale za jeden dobry tytuł polskiej produkcji w miesiącu dajemy głowę. Do tematu widowni jeszcze powrócę, bo jest ona kluczowa dla omówienia polskiego kina okresu transformacji. Tymczasem warto powiedzieć kilka słów o tym, jak wpłynęło dotknięcie niewidzialnej ręki rynku na polską kinematografię. Z początku liczono, że kapitalizm podniesie stan techniczny i usprawni proces produkcji. Nic takiego się jednak nie wydarzyło, a w zamian nowe zasady gospodarcze przyniosły zwolnienia, redukcje i likwidacje. Na przełomie dekad bez pracy zostało 12 tysięcy pracowników kinematografii. Na przykład wytwórnia filmów fabularnych w Łodzi w połowie lat 80. zatrudniała 1100 pracowników, a w 1992 tylko 350.
Dodatkowo już w 90 roku obcięto o połowę i tak niewielką dotację na nowe filmy, a budynki kin przekazano samorządom, które korzystały z nich co prawda bardzo chętnie, ale najczęściej przerabiając na magazyny. I tak liczba kin zmalała z poziomu około 2000 w 90 roku do 775 pod koniec 93 roku. O tym, jak było źle z naszą kinematografią, niech zaświadczy fakt, że już pod koniec 1990 Andrzej Wajda błagał w artykule dla Gazety Wyborczej: Komuno, wróć. Kinematografia przez nową władzę została potraktowana dokładnie tak samo jak każda inna forma produkcji. Poddano ją presji rynku, pozostawiano praktycznie bez wsparcia, zmuszono do szukania prywatnych inwestorów. Ale nie tylko minimalne budżety i porzucenie przez państwo doprowadziły kinematografię na skraj upadku. Brakowało również czytelnego prawa porządkującego podstawowe sprawy. Obowiązująca ustawa o kinematografii powstała w 1987, była więc dostosowana do realiów jeszcze poprzedniego ustroju. Nową uchwalono dopiero w 2005. Do tego czasu twórcy, producenci i włodarze kinematografii musieli w zasadzie działać bezprawnie, bo inaczej najpewniej doprowadziliby do całkowitego upadku polskiego kina. Na przykład niezgodne z prawem było powołanie instytucji, które aż do 2005 roku stanowiły główne źródła finansowania polskiego kina, czyli trzech agencji: produkcji filmowej, scenariuszowej i dystrybucji filmowej. W latach 90. robiono wszystko, by przyciągnąć widzów do kin, na czele z konkursami, w których rozdawano fiaty Cinquecento. Ale wszystko na nic. Polakom do kin zwyczajnie było nie po drodze. W 1990 roku sprzedano zaledwie 38 milionów biletów, czyli o ponad 48 milionów mniej niż w 80. i niemal 90 milionów mniej niż w 1970 roku. Najgorszy wynik odnotowano w 1993 roku, gdy do kin poszło zaledwie 10,5 miliona widzów. Dlaczego widownia opuściła sale kinowe? Powodów jest co najmniej kilka, ale dwa z nich najważniejsze. Po pierwsze, reformy gospodarcze doprowadziły do gigantycznego bezrobocia i zubożenia społeczeństwa, któremu nie w głowie było chodzenie do kina i wydawanie ciężko zarobionych pieniędzy. Chcę powiedzieć, że tak samo jak wy, jestem jeszcze może bardziej niezadowolony z tego, co się dzieje w kraju. Po drugie, pojawiły się nowe możliwości oglądania filmów, na dodatek tańsze i z wielu powodów bardziej atrakcyjne. W latach 90. już niemal każdy miał kolorowy telewizor, a wielu anteny satelitarne. Kolorowe telewizory firmy Sanyo to samo życie w twoim domu. Jednak prawdziwym fenomenem okazały się kasety wideo. To właśnie u progu zmian Karolina, gwiazdka lat 80. śpiewała: Gdyby mój Romeo w oczach miał wideo, a kapitan Nemo ostrzegał przed wideo narkomanią. W latach 90. w ten nauk wpadło niemal całe społeczeństwo. Wystarczy powiedzieć, że jeszcze w 88. szacowano, iż filmy w kinie ogląda 42% społeczeństwa, a na VHS-ach tylko 20%. Natomiast już w 92. roku te proporcje się odwróciły. Prosto z Japonii do Polski. Nowoczesny sprzęt firmy Hitachi. Do zakupu magnetowidu zachęcała relatywna taniość, ale przede wszystkim bogactwo oferty. Kasety z filmami można było kupować niemal na każdym rogu ulicy, gdzie rozkładali się z towarem chodnikowi biznesmeni. Ale jeszcze popularniejsze były wypożyczalnie i tak zwane wymienialnie. Zresztą ich zalegalizowanie jeszcze w latach 80. doprowadziło do zalewu rynku pirackimi kopiami. A w latach 90. chaos prawny tylko przeszkadzał w walce z nielegalnymi kasetami. Chałupniczy dystrybutorzy byli tak sprawni przedsiębiorczy, że oferowali nawet filmy, które jeszcze nie trafiły do kin w krajach zachodnich. Ale z czasem pojawiali się kolejni legalni dystrybutorzy, tacy jak ITI, Elgaz czy Video Rondo. Mimo to i tak 90% wypożyczeń i zakupów dotyczyło filmów bez licencji. Sylwester Stallone w roli głównej w filmie Rambo. Pierwsza krew, część druga. Przed wieloma laty na bardzo, bardzo odległej galaktyce. Samotnie w domu. Trudno się temu dziwić. Nielegalnych dystrybutorów było w tym czasie co najmniej kilkuset. Po co się nosi taki nóż? Na polowanie. Zasrana mądrala.
A na co nim polujesz? Na gówno. I wszyscy oni oferowali za grosze towar niezwykle chodliwy. Amerykańskie filmy akcji spod znaku Rambo i Commando. Jezusie, cholera. Oraz wszelkiej maści kino klasy B. Hitami były takie produkcje jak Creepozoidzi albo Doktor Alien. From another world. Let me get this straight. You guys are aliens from another planet. Have made him the most wanted man on Earth. Popularne było wszystko to, co do tej pory pozostawało niedostępne, czyli przede wszystkim rozrywkowe kino rodem z Ameryki. Kina musiały stawiać na podobne tytuły, by podjąć rywalizację z magnetowidami, dlatego filmy zza oceanu bardzo szybko zalały wielkie ekrany. Kiniarze musieli filmy kupować w pakietach. By dostać upragniony hit, należało nabyć kilka znacznie słabszych tytułów, ale nawet one szły w kinach lepiej niż produkcje z innych krajów. W konsekwencji ponad 70% filmów o frekwencji przekraczającej 500 tysięcy widzów było produkcji amerykańskiej. Polskie filmy w żaden sposób nie mogły konkurować z importem zza oceanu, a z czasem publiczność niemal całkowicie odzwyczaiła się od chodzenia na rodzime tytuły. O ile jeszcze w 90 roku na polskie filmy poszło 23% widowni, tak już w 96 roku zaledwie 7%. Krytycy w tamtym czasie twierdzili, że filmowcy utracili więź ze społeczeństwem. Szczególnie tyczyło się to dotychczasowych mistrzów, jak Wajda, Zanussi czy Kutz, których filmy ściągały do kin śladową widownię. Nawet tytuły cenione przez krytyków także dziś, jak Śmierciak Kromka Chleba, Jancio Wodnik czy Cwał, zostały przez widownię niemalże zignorowane. Pierwszy z nich obejrzało 72 tysiące widzów, drugi 49 tysięcy, a trzeci zaledwie 23 tysiące. Panie Boże, to ja... Nie, Ancio z Brustowa, ten od posłusznej wody. Poproszę cię, Panie Boże, o deszcz. Wielu cenionych filmowców na początku przemian chciało w pierwszej kolejności skorzystać z otrzymanej wolności i mówić o tym, o czym do tej pory musieli milczeć. O stanie wojennym, o wojnie, o stalinizmie. Inni zdecydowali się jeszcze raz sięgnąć po poetykę kina moralnego niepokoju, by w paternalistycznym tonie komentować nowe kapitalistyczne realia. I tak Felix Falk w Kapitale, czyli Jak zrobić pieniądze w Polsce, narzekał na upadek etosu inteligenta. Słuchaj, nie możesz być taki skromny. Biznes nie lubi ludzi, którym się nie powiodło. Twoja książka zrobiła furorę. Przecież to nieprawda. Ale kto o tym wie? Nie możesz być taki bierny. Musisz być dynamiczny, rozpychać się, rozumiesz? Andrzej Wajda w Pannie Nikt ostrzegał przed materializmem. Boże, czy to wszystko tylko mi się śni? A Filip Bając zupełnie na serio przekonywał, że lepiej być piękną i bogatą. Ładnie pani wygląda. Pasuje pani ta sukienka. No ile? Pani powinna się ubierać z taką dyskretną elegancją. No ile no? Bo dzisiaj rano była pani ubrana fatalnie. Ile? Patrząc na frekwencję tych filmów, można uznać, że te problemy Polaków zupełnie nie interesowały. Bo mieli inne. Bezrobocie, coraz większą biedę i galopującą drożyznę. Dwa obozy, dwa światy, dwie rzeczywistości. Jak mają się porozumieć postsolidarnościowi liberałowie z postsolidarnościową, zdesperowaną solidarnością? Jak w ubogiej wschodnioeuropejskiej Polsce pogodzić zimną logikę rynku z emocjami tych, którym ziemia usuwa się spod stóp? Właśnie dlatego woleli obejrzeć jakiś amerykański film, nawet jeśli miałby być produkcji polskiej. Zaledwie kilku polskich reżyserów nawiązało w tamtym czasie kontakt z widownią i nie było przypadkiem, że byli to debiutanci wychowani na kinie zza oceanu. Władysław Pasikowski, Maciej Ślesicki i Jarosław Żamojda. To właśnie autorzy Krola, Sary i Młodych Wilków byli odpowiedzialni za najpopularniejsze polskie filmy początku transformacji, te, które krytyka zbiorczo nazwała kinem bandyckim. Prymus, nie pękaj! Ich akcja rozgrywała się bowiem w środowisku gangsterów, a bohaterami były postacie pokroju Franza Maurera z Psów, czyli byli funkcjonariusze SB, samotni mściciele, krwawo rozprawiający się z niesprawiedliwością nowego systemu. Nie żyjesz. Błagam cię, nie strzelaj. Nie żyjesz i ja zadecyduję, kiedy to się stanie. Nie dzisiaj, dobrze? Jeśli choćby pomyślisz, żeby skrzywdzić dziewczynkę, znajdę cię i zabiję. Nie ma takiej siły, która by mnie powstrzymała, rozumiesz? Tak. Nie.
Krytycy zarzucali tym filmom, że są marną kalką amerykańskiego kina sensacyjnego. Widowni to najwyraźniej nie przeszkadzało, być może dostrzegła w nich coś więcej. Gorzki komentarz do rzeczywistości okresu transformacji, która przyniosła więcej rozczarowania niż korzyści. Do tego akcja tych filmów płynęła wartko, przez ekran przewijały się atrakcyjne kobiety, a trup ścielił się gęsto. Sam Pasikowski przyznawał, że interesuje go robienie filmów w gatunku seks i przemoc, czyli dokładnie w takim samym jak najpopularniejsze tytuły z wypożyczalni kaset wideo. Dosyć tego. Tak radykalne zerwanie z estetyką kina moralnego niepokoju i lansowanym przez starsze pokolenie kinem autorskim musiało skończyć się druzgocącą krytyką. Pasikowskiemu i spółce zarzucano szarganie solidarnościowych świętości, sympatyzowanie z reprezentantami poprzedniego systemu, oswajanie wulgarności i przemocy. Pierdolisz. Nie, przysięgam ci, mówię prawdę, Franz. Pierdolisz moją kobietę. Dlaczego? W imię zasad, skurwysynu. A tymczasem psy dostąpiły być może największej nobilitacji, jakiej mógł doświadczyć film w latach 90. Jako jedyna polska produkcja były na masową skalę nielegalnie kopiowane i rozprowadzane na VHS-ach. Trzeba jednak oddać starym mistrzom sprawiedliwość. Jak spojrzymy na listę największych frekwencyjnych przebojów lat 90., to na czele znajdziemy filmy baronów polskiego kina, Jerzego Hoffmana i Andrzeja Wajdy. Okazało się, że i oni potrafią przyciągnąć wielką widownię do kin, ale by tego dokonać, musieli sięgnąć po największe powieści naszej literatury, Ogniem i Mieczem i Pana Tadeusza, oraz po widownię szkolną. Nie bez powodu erę rodzimych superprodukcji, zapoczątkowaną przez te dwa tytuły, nazywa się właśnie okresem kina lektur szkolnych. Końcówka lat 90. była okresem kształtowania się nowych zjawisk, które miały w pełni dojść do głosu w kolejnej dekadzie. Obok wspomnianych superprodukcji, frekwencyjne sukcesy święciły wtedy gangsterskie komedie Juliusza Machulskiego w parodystycznym tonie rozprawiające się z pesymizmem kina bandyckiego. Ty się nazywasz killer i masz ksywę killer i jesteś killer. A jak mi powiesz, że to jest pomyłka, to dostaniesz w ryj. To pomyłka. Polska w dwóch częściach killera była podobna do tej z psów, ale tym razem gangsterzy, byli esbecy i przekupni politycy okazywali się bezradni wobec sprytu sympatycznego i uczciwego taksówkarza. O, komisarz Ryba. Tuj masz szelap! Za chwilę podobne filmy będzie kręcił Olaf Lubaszenko. Przepraszam bardzo, co tu się dzieje? Film kręcą. To dlaczego ja nie gram? Wiele optymizmu względem kapitalistycznej rzeczywistości wykazali również twórcy Zakochanych w reżyserii Piotra Wereśniaka, którzy otworzyli polskie kino na powaby komedii romantycznych. To właśnie filmy z tego gatunku na wiele lat staną się najbardziej dochodowymi rodzimymi produkcjami. Można cię prosić do tańca? Lata 90. dla polskiego kina były okresem niepokojów, rozczarowań i niepowodzeń. Jednym z największych było rozminięcie się produkcji z oczekiwaniami widowni. Przecież niewiele filmów znalazło swoją publiczność. Ale czy po latach wciąż patrzymy na te tytuły z tamtych lat w taki sam sposób? Może niektóre z nich znalazły swoją publiczność dzięki telewizji i internetowi. Piszcie w komentarzach, czy wy macie takie filmy i czy warto dać im drugą szansę. I kończymy nasz cykl Inna historia kina polskiego. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w jego powstanie, w tym krakowskiemu kinu Sphinx, które dzielnie gościło nas przez wszystkie 6 odcinków. Serdecznie dziękujemy również Wam, drodzy widzowie, za uwagę i do zobaczenia. Po co ci taki kozik? Do polowania. Nie bądź dowcipny. A na co się poluje nożem? Na zwierzęta. Okej, ogarniemy.